Rolling Suicide. Witam w moim drugim let's playu już z gry Heroes of Orden Chaos. Jestem Mr. Kantas i mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra. Jest to gra darmowa, aczkolwiek świetna. Zalogujmy się do gry. Możecie tutaj pooglądać jak lamię, bo lamię okropnie. Tak, to trzeba przyznać, lamię okropnie. Ale gra jest naprawdę świetna, polecam ją, naprawdę jest... No... Naprawdę zdziwiło mnie to, że jest darmowa. Bo jest to taka gra po prostu typu Dota lub LOL. No wiadomo, każdy zna te dwie gry. No i dobra. Zacznijmy, poszukajmy jakiegoś mecza. Od razu uprzedzam was, że trudno znaleźć tu mecz. Oraz gra często się buguje. W sposób, że tak jakby wylogowuje mnie z gry. Mam nadzieję, że no nie będziemy mieli tego problemu tutaj. O, jak widać, chyba szybko znajdziemy graczy. Naprawdę niespotykane. Bardzo szybko nam poszło. No i wybieramy oczywiście bohatera swojego, jak to normalnie w każdej grze typu MOBA. Jak będzie wyglądał mój let's play? Będę dzielił każdy mecz na dwa, ponieważ no nie chcę robić tego w jednym filmiku, będzie to dość długie. I tak jakby... Jeden mecz, jeden bohater. Podczas kolejnego meczu będę wam pokazywał kolejnego bohatera. No i tak, aż pokażę wam wszystkich bohaterów w grze. Niektórzy są świetni, niektórymi dobrze mi idzie, a niektórymi okropnie lamy. Niestety. Jak na razie pokażę wam mojego ulubionego bohatera, czyli Kameleona. Jest to ten, którym teraz właśnie będę grał. Jak widzicie napis Kantas, to ja. Ten właśnie. Zaraz zaczniemy grę, tylko ten jakiś tutaj człowiek ma problem z wybraniem chyba bohatera. Napiszemy mu. No, come on. Jeszcze nas wywali zaraz. No chyba jakiś początkujący. W każdym razie ja też jestem początkujący, ale bez przesady. Mam jakby co 10 level. W tej grze tak jakby zdobyła się level wraz z levelem pieniądze na odblokowywanie nowych bohaterów. O, wybrał. Narazcie! Brawo! No, zaczyna się gra. 5v5, czyli standardowo. Oczywiście 10 level, czyli mój jest bardzo słaby. No, pooglądajcie sobie filmik. Początkowy. This battle could finally turn the tides. No tak, to jest właśnie grafika z gry, prosto z gry, jak chcecie wiedzieć. No i dobrze. Typowo jak w grze MOBA, kupujemy na początku sobie kilka rzeczy. Ja kupię na razie takie buciki i rękawiczki. Buciki przyspieszą nam trochę szybkość biegania, a rękawiczki szybkość taką. No i dobra, co my tu mamy? Po pierwsze to jest jedna z najważniejszych zdolności Kameleona. Wyrzucamy tym przeciwnika w górę, zdajemy dość duże obrażenia. O, ktoś odszedł z gry. Na szczęście z drużyny przeciwnika. Oj, rekonektował. Dobra. Więc bierzemy najpierw tą zdolność oczywiście. Pokażę wam, co robią kolejne zdolności, kiedy po prostu się pojawią. O, niestety siedzi tutaj ona i... No, to jest ogólnie najczęstsza walka w tej grze. Czyli o tak jakby zabicie pierwszych mobków. Bo tak, jest to dżungla.
Wiadomo, w dżungli spawnią się potworki, które dają doświadczenie. No dobra, nie będę taki, nie będę jej na razie go zabierał. Czyż Bruno też odeszła? Nie, dobra. No to na razie chodźmy razem z naszymi sielać. Nie będę się bawił w żadne wybijanie stworków na razie. Chociaż jak widać nabija nam też trochę, bo byliśmy blisko. Nabija nam trochę doświadczenia, jakby co, doświadczenie mamy tutaj. No na razie nie widać żadnego przeciwnego bohatera. No i wieża przeciwnika. Oczywiście naszym zadaniem jest rozwalenie wieży przeciwnika i dostaniecie do jego bazy, po czym zniszczenie jej. U, widać tam kawałek bohatera. Oj, gdzieś uciekł na razie. A tam nie ekran, dobra. O, przyszedł. Oto i on. Nie powinniśmy mieć dużego problemu z pokonaniem go, gdyż jest nas dwójka. No chyba, że najpierw rozwali mnie wieżyczka, co byłoby lekkim failem. Za chwilę powinniśmy wbić levela drugiego. No i co mnie strzelasz, idioto? Jakim cudem on już bił drugi level? To nie fair. Cóż to? No i level drugi. Dobra, spróbujemy rzucić takim gównem i od razu do niego podbiec. A! Nie, niedobrze. Oj, no niestety. Mówiłem wam, że dla mnie, mówiłem. No dobra. Nic się nie stało. Jedziemy dalej, spokojnie. Pojechali nas, ale to nic. Nabili na tym level, ale to nic. Pewnie teraz będziemy przez to namić, ale to nic. Kolejnego nam zabił. Czwarty level już nabił. Ha. Chyba jakiś no life. Pewnie na levelu już maksymalnym, nie wiem, ale... No cóż, to co robi, mówi samo za siebie. No, siedzi tam już. Ja go wezmę, ja go jeszcze wezmę. Patrzcie, patrzcie. O, come on. I dziękujemy. Ukradł nam. Nasz pomocnik ukradł nam tak jakby fraga. No trudno. W każdym razie nie wiem, czy tłumaczyłem, co robi ten skill. Jest to ogólnie zatrucie, które powoduje obrażenia tak jakby overtime, jak to się mówi. A to jest bardzo ciekawy skill. Dzięki niemu tak jakby przez jakiś czas możemy tworzyć sobie nowe skóry, na przykład klikając to. Każda nowa wytworzona skóra daje nam zwiększoną szybkość ataku oraz ruchu. Oprócz tego dostajemy te skóry w momencie, kiedy klikniemy w ten skill lub kiedy po prostu użyjemy nową umiejętność. Więc jeśli walczymy z kimś, to jest to bardzo przydatne. No i proszę bardzo, pierwszy tower, że tak powiem, rozwalony przeciwnika. To ten koksik. No i po koksiku ulepszymy skilla jednego. No jak widzicie, zabiliśmy tego początkowego hardcora, który nas tak pojechał wszystkich. No i co, jedziemy dalej. Spróbujemy wziąć tego.
No, uciekł niestety. Nic z tym nie zrobimy na razie. Możemy ewentualnie zacząć wybiegł. Atakują nas, dobrze. Powinni atakować nie nas, tylko tych naszych mobków. Oj, nie. No już. Spoko. O! Masakra! Wręcz bym powiedział, że masakra! No, niestety. Tak to jest, jak się gra z już lepszymi graczami, którzy grają zdecydowanie dłużej od ciebie. Ale nie bądźmy chamscy, nie odłączajmy, bo to jest szczyt nubostwa. To chodźmy na razie w tamtą stronę, chociaż nie wiem, on tam jest. I nie ma tam, no tak, na razie nie ma chyba żadnego sensu pójścia w tamtą stronę, bo on tam jest. Tak, on zaraz wyjdzie z drugiej strony, prawdopodobnie tutaj od prawej. Będzie chciał nas okrążyć. A my zdecydowanie tego nie chcemy. Na razie przejdziemy się spokojnie na środek rozgrywki całej mapy. Jak widzę, ładnie sobie tam radzą moi sojusznicy. Oj, mam prawie najniższy level. No, ale trudno. Jakiż ja mroczny. Słyszeliście jakoś głos. No, na razie zbyt wiele nie robią to nasze umiejętności. Ale z czasem powinny być bardziej skuteczne. Atakujemy pierwszą wieżę. I uciekamy. No i tak to wygląda. Ogólnie najbardziej zwyczajna, podstawowa takiego technika. Czyli wybijamy przeciwnika. Nie. Odejdź stąd, zły człowieku. Dobrze. No, przyszło wsparcie. Ratunkowe, jak widać, też jakiś nasz niezły koksik. Siódmy już wbił. I możemy ponownie zająć się atakowaniem wieży. Jakie on obrażenia już dodaje, masakra. No, widać, że jakiś przekoks. Bo wybija tych przeciwników z prędkością światła. A, nie. I już następną wieżę jedziemy. No, koleś jest naprawdę niespotykanie potężny. Muszę przyznać, że aż mnie zadziwia. No i pierwsza wieża poszła. Level up, proszę bardzo. Zginął, kto go zabił? O, fuck. Tego się nie spodziewałem. Naprawdę. Kto go zabił? Nawet nie widziałem, kto go zabił. No ładnie. W każdym razie rozwaliliśmy dwie wieże. Więc nie jest źle. No i co, lecimy dalej. Zaraz pewnie pojawi nam się ten koksik. Chociaż mam nadzieję, że pobiegł gdzie indziej póki co. Bo jest przepotężny.
Czekajcie, ktoś nam chyba tu pomaga walczyć, czy nie? Nie zdawało mi się. Przy najbliższej okazji muszę wykupić umiejętność niewidzialności. Jest to chyba taka trochę podstawa. O, proszę bardzo, jest z nami ten gracz. Ale gdzieś pobiegł na razie, w lewo. Ogólnie z ogólnego mojego doświadczenia, jak grałem, wiem, że postać, którą teraz gram, czyli Kameleon, tak się ona zwie, będzie o wiele potężniejsza, ale dopiero potem, zdecydowanie dużo, dużo później. Oj, wyczuwam. Poważnie. No i weź coś zrób teraz. No niestety, nie było szans tutaj na zrobienie cokolwiek. Chociaż niewiele życia mu zostało, jak widać, no ale... No nie dało, nie było szansy. Który jestem? No nie tak źle z moim levelem, właściwie to jestem trzeci. Więc są większe nuby ode mnie. Miło. Dobra, na razie... Poczekamy, aż znajdzie troszeczkę kasy i kupimy tą... No całkiem ładny przedmiot. Na pewno przyda się. Musimy mieć 1900, za chwilę będzie. Wybaczcie, że tak musicie czekać teraz. I wiecie co? Ja na razie zakończę. Będzie to tak jakby pierwsza część tego meczu. I ponownie od razu zacznę i wstawię w dwóch częściach cały mecz. Więc widzimy się za chwilę.